Siemanko, jestem Kamil, z kolejnym odcinku. Jak widzicie, tutaj mam całą Polskę przejętą, bo nagrywam w trzy tury. Całą Polskę, całą Europę przejętą. Przepraszam za błąd, tu Bałkan przestrzenią przejęłem w trzy tury, bo nagrywałem i okazało się, że nie włączyłem mikrofonu. Ale ja was witam w kolejnym odcinku na kanale. No i pokażę wam dzisiaj, jak na przykład przejąć taką Polską, jak ktoś będzie robił sobie, zaczyna na przykład coś to Age of Civilization 2 i będzie chciał zacząć Polską tak szybko, no to pokażę wam po prostu, jak przyjmować nawet taką takim Monako albo taką Andorą, Luksemburgiem też. No niestety tutaj Liechtensteinu nie ma, Watykanu też, ale to prawdopodobnie będę wgrywał mody. Ogólnie teraz coś ode mnie. Gram w Age of Civilization chyba 7 miesięcy. Wciągnąłem się, co mogę powiedzieć. Też polecam. To jest po prostu tanie na Steamie. Moi drodzy, no i teraz, no, punkty, to zaczynamy już tą przygodę. No, punkty tutaj nie są ważne. Dajmy je, no, ekonomię, załóżmy. I jak przyjąć całą Europę w minimum 10 tur? No ja nie będę akurat tego robił, ale pokażę wam naprawdę, że dwie tury możemy przyjąć wiele krajów. No w trzy, załóżmy. Zacznijmy od Litwy. I będziecie przy okazji mieli bardzo dużo pieniędzy, więc poróbmy sobie tak. Proszę. No, zróbmy sobie tak. Całą tutaj Rosję. To Polska będzie akurat graniczyła na przykład z Mongolią, z Chinami, z Kazachstanem. Akurat nie będę tutaj robić stabilności prowincji, bo to nie o to dzisiaj chodzi. To chodziło o to, żebym wam po prostu pokazał. Jeśli chcecie więcej poradników, na przykład to zostawcie łapę w górę, łapkę, nie wiem, czemu powiedział łapę, i udostępnijcie film znajomym. Jeśli grałem w Age of Civilization 257 prowincji, a tu, no to jakiś tam nie wziąłem, trudno. Oj, no i przez przypadek kliknąłem już w spację, ale naprawdę. Na przykład, mogłem jeszcze zabrać całych sąsiadów. Na przykład, nie, chcecie takie USA jako Polskę? No tutaj troszkę oczywiście. Nie, to jakiś kraj, który się wczytał w całość. Jakiś duży kraj. Chiny. Chiny mam 210, a będzie. O, nie. No to prosimy o 2 złoto i poprosimy. Oczywiście teraz pewnie Pekin, o ile się nie mylę, Pekin to jest stolica Chin, jednak mogę się mylić. Bo ja tak naprawdę bardzo też wolę, tak jak gram, to praktycznie Europą. Znaczy to ostatnio to gram Gwatemalą. Gwatemalą gram, ogólnie ostatnio. Naprawdę jest fajnie. Nawet nazwę zmieniłem Gwatemali na Wielką Amazonię, Wielką albo Środkową Amerykę. Mam kilka z tego z Gwatemali. Teraz fajnie mi się grało, niestety gra się skończyła. No i drodzy, ile prowincji? 210. Całe Chiny, jak widzicie, już są przejęte 3 tury. Już połowa Azji, już nawet połowa populacji jest już przejęta, tylko bym musiał jeszcze tutaj Indie. No, nie ma problemu z takim krajem. No, Polska ma już 6 milionów populacji. Ile się nie mylę, tam było. No, niestety to nie są prawdziwe te liczby. A szkoda, bo wolałbym, żeby były prawdziwe. Lepiej by się grało. 157 prowincji i proszę. Ile Polska ma już populacji?
9 milionów. Nawet byśmy, moim zdaniem, zostali tą największą populacją, zostaliśmy chyba w 2 tury, więc fajnie, po prostu jest fajnie, fajnie się gra. Ekonomia też już duża. No jakbyśmy mieli całą Europę, to ta ekonomia byłaby większa, ale niestety, jak chcecie zobaczyć u mnie na kanale Bycie Polską, serię dokładnie, to zostawcie łapkę do góry, dajcie znać w komentarzu pod filmem. No i co, ja z wami się żegnam. Cześć! Mam nadzieję, że pomogłem. Pamiętajcie, udostępnijcie. Cześć!